W ostatnim spotkaniu 1/8 finału mundialu w Rosji zmierzyła się Kolumbia z Anglią. Jak wiecie, po dramatycznej końcówce spotkania, dogrywce, a następnie serii rzutów karnych, lepsi okazali się Anglicy. Jednak Kolumbijczycy dalej nie pogodzili się z porażką. Czują się oszukani przez błędy sędziego i domagają się powtórki spotkania. A najlepsze jest to, że pod petycją wystosowaną do FIFA podpisało się ponad 170 tysięcy osób. Dokładnie chodzi o dwie decyzje sędziego. Pierwsza z nich to rzut karny podyktowany Anglikom. Faul, zdaniem większości osób oglądających mecz, był ewidentny i nie podlega żadnym dyskusjom. Kolumbijczycy mieli też pretensje o przerwanie gry w sytuacji, gdzie Bacca mógł zdobyć gola. Według FIFA amerykański sędzia podjął dobre decyzje, a oskarżenia nie mają jakiejkolwiek sensownej podstawy. W całą akcję zamieszał się Diego Maradona, który jeszcze przed rozpoczęciem spotkania zakomunikował światu, komu będzie kibicować. To była monumentalna kradzież na boisku, fatalny błąd dla całego kraju. Do pracy sędziego odniósł się również Radamel Falcao. Stwierdził, że arbiter przy każdym gwizdku faworyzował Anglików. Sędzia bardzo nam przeszkadzał. W sytuacjach 50-50 podejmował decyzje na korzyść Anglików. Ta sytuacja trochę nas podkopywała, bo arbiter nie stosował takich samych kryteriów dla obu drużyn. W razie wątpliwości zawsze kierował się dobrem naszych rywali. To wstyd, że w takim spotkaniu działy się takie rzeczy. W całym spotkaniu Mark Geiger podyktował 36 fauli, z czego 23 popełnionych było przez Kolumbijczyków. A czy wy, oglądając mecz, mieliście takie wrażenie, że spotkanie nie jest sędziowane sprawiedliwie? Dajcie znać w komentarzu. Do usłyszenia.